do was. Ściga się Pani na tylu trasach na świecie. Jak Pani ocenia Rzepków jako trasę, jako przygotowanie, otaśmowanie, no krótko mówiąc, organizację? Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Obawiałam się, że Mistrzostwa Polski w Rzepkowie odbędą się na zupełnie płaskiej rundzie, tymczasem miały się tutaj pokonania naprawdę skromne podjazdy. Co prawda krótkie, ale niezwykle wymagające. Do tego te czyste podłoże i ten szkwar naprawdę sprawiły, że wyścig był bardzo ciężki. Samo pokonanie tej trasy i 5 okrążeń w tych warunkach było mordercze, a dodatkowa walka z rywalkami sprawiła, że wyścig był jeszcze cięższy. Organizatorów bardzo chwalę za trasę. Naprawdę widać, że włożono wiele starań w to, aby była ona nie tylko ciężka fizycznie, ale także i technicznie, więc wiele tych sekcji technicznych myślę, że sprawiało zawodnikom problemy. Ja cieszę się, że dziś bez kłopotów dojechałam do mety, ale nie mówię, że łatwo było. Żadnego upadku nie było.